Witam ponownie, Adrian Stankowski. To są Wolne Głosy w Telewizji Republika. Jest z nami pan prokurator Mariusz Dubowski, prokurator okręgowy w Warszawie. Witam serdecznie pana prokuratora. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Panie prokuratorze, niepokojące rzeczy się dzieją w prokuraturze. Od pewnego czasu już się dzieją, ale najnowsza polega na tym, że pani prokurator Magdalena Kołodziej, prokurator prokuratury regionalnej w Warszawie, prokurator z wieloletnim doświadczeniem, która prowadziła no, bardzo ważne śledztwa dotyczące na przykład pana Sławomira Nowaka, ale też tego notariusza, który tam w 107 minut akty dotyczące mediów publicznych, wejścia do Pałacu Prezydenckiego, afery, no, ważne śledztwa takie publicznie istotne, została, jak mówią niektórzy, zesłana do prokuratury rejonowej dla Warszawy, Praga Południe. Jak pan odbiera takie działania nowego prokuratora generalnego? Czy to jest jasne pokazanie, jakich spraw prowadzić nie wolno według nowego reżimu, nowych władz? Szanowni państwo, z wielkim ubolewaniem przyjąłem wiadomość o tym, że pani prokurator Magdalena Kołodziej została odwołana z funkcji prokuratora okręgowego w Warszawie. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, jest to prokurator z wieloletnim doświadczeniem, z wieloletnim stażem. Pani prokurator osobiście prowadziła postępowanie dotyczące Kajetana P., słynnego kanibala z Żoliborza. Pani prokurator uczestniczyła również w zespole śledczym, który wykonywał czynności w Republice Włoskiej w miejscowości Rimini, kiedy doszło do zgwałcenia bulwersującego opinię publiczną na szkodę obywatelki polskiej. Pani prokurator Magdalena Kołodziej była również członkiem międzynarodowego zespołu śledczego polsko-ukraińskiego, który wykonywał czynności procesowe w sprawie Sławomira Nowaka, byłego ministra transportu, jak również wiele innych postępowań, te, które w ostatnim czasie były procedowane w prokuraturze okręgowej, o których mogliśmy wielokrotnie za pośrednictwem mediów słyszeć. Rzeczywiście to stało się faktem. W czwartek pani prokurator ostatni dzień pełniła tę zaszczytną funkcję i wkrótce, bo to jest taka wiedza insajderska, wedle mojego rozeznania pani prokurator nie otrzymała tego dekretu stanowiącego de facto zsyłkę do prokuratury rejonowej Praga w Warszawie, nie umniejszając ciężkiej pracy prokuratorów z tej jednostki. Osobiście uważam, bo doskonale znam panią prokurator Magdalenę Kołodziej, że spokojnie mogłaby podjąć wyzwania i pracę w prokuraturze regionalnej w Warszawie, w której to nominalnie ma tytuł, i tam się wykazać jako śledcza. Jestem przekonany, że uczyniłaby to z powodzeniem, natomiast takiej szansy nie otrzymała i należy interpretować to jako pewnego rodzaju karę, która nie została wymierzona żadnym trybem dyscyplinarnym, tylko zwyczajnie uznaniowo jako swoista rodzaju represja. Obawiam się, że wkrótce moja druga zastępca, pani prokurator Agnieszka Bortkiewicz, która wielokrotnie stawiała czoła sprawą między innymi z zakresu wolności sumienia, wolności religijnej i z troską podejmowała sprawy ludzi dotkniętych tą kategorią przestępstw, również może podzielić los pani prokurator Kołodziej, a ja także. Z tym również się liczę. A no właśnie, ale co sobie ma pan pomyśleć taki szeregowy prokurator, nie wiem jak to nazwać, że no, skoro tak doświadczona pani prokurator jak pani Magdalena Kołodziej, traktując to jako przykład, no zostaje tak powiedziałbym bezceremonialnie potraktowana, to taki szary, szeregowy prokurator, no co, no, jak zobaczy nazwisko jakiegoś polityka z obecnej koalicji rządzącej, to na wszelki wypadek co zrobi? No, że ja mam rację, że po prostu lepiej się nie zajmować takimi sprawami?
Mam nadzieję, że prokuratorzy są odważni i postępują przede wszystkim w zgodzie z przepisami prawa, z własnym sumieniem i tego typu działania nie będą determinowały ich poczynań procesowych. Niemniej nie można tego wykluczyć i z całą pewnością nie upewnię pana redaktora ani szanownych widzów, że nie będzie to miało wpływu na toczone postępowania w prokuraturze. Bo pan prokurator też podlega no, takim działaniom, które można by uznać za represję. Panie redaktorze, szanowni państwo, zostałem niespełna 3 tygodnie temu w moim przekonaniu w sposób pozbawiony podstawy prawnej odwołany z funkcji prokuratora okręgowego w Warszawie, jak również z delegacji do tej jednostki. Zapowiadałem działania prawne w tej mierze i rzeczywiście słowa dotrzymałem. Wczoraj w piątek w Sądzie Rejonowym w Warszawie dla Warszawy Śródmieścia w Wydziale Pracy mój pełnomocnik, pan adwokat dr Bartosz Lewandowski złożył pozew przeciwko prokuraturze. Będziemy wspólnymi siłami dochodzić moich praw. Uważam, że zostałem w sposób niesłusznie odwołany. Będę oczekiwał od prokuratury przywrócenia na sprawowaną funkcję, jak również tam formułujemy w tym pozwie wniosek o zabezpieczenie mojego roszczenia. I tak jak mówiłem od początku, jestem przekonany, że jedynym właściwym trybem do rozwiązania tego sporu jest sąd i liczę na to, że przytomni sędziowie nie uwikłani w jakieś sprawy polityczne, nie rozgrzani politycznie, po prostu na chłodno, zgodnie z literą prawa orzekną, tak jak postulujemy z panem mecenasem w tym powództwie. No właśnie, bo kolejna sprawa to jest apel 30 organizacji takich no, zdecydowanie radykalnych czy radykalnie przeciwnych poprzedniemu rządowi. Wystosowali te organizacje apel do pana prokuratora Adama Bodnara o powołanie zespołu prokuratorów i przegląd toczących się śledztw o podłożu politycznym. No, śledztw politycznych to chyba się zgodzimy, w ogóle nie powinno być w demokratycznym państwie. Natomiast jak odróżnić śledztwo polityczne od śledztwa, którego bohaterem w cudzysłowie oczywiście jest polityk, bo no, politycy nie są wszyscy aniołami. Oczywiście, panie redaktorze, nie ma żadnych śledztw politycznych, ale owszem, niestety z przykrością należy to skonstatować. Zdarzały się postępowania karne, w których status podejrzanych czy później oskarżonych rzeczywiście mieli politycy. I nie jest tajemnicą, że między innymi w prokuraturze okręgowej w Warszawie takie postępowania były prowadzone. Podkreślałem już to w poprzednich wystąpieniach, że tutaj akurat klasa polityczna, można powiedzieć, że bez względu na szyldy partyjne zdarzało się, że była na bakier z prawem. Dlatego nie mam takiego poczucia, że z jakąś drobiazgową czy koronkową, wręcz zapalczywością realizowaliśmy konkretne założenia, tylko po prostu reagowaliśmy wszędzie tam, gdzie dochodziło do naruszeń prawa. I faktycznie niektóre z tych postępowań dotyczą osób niezwykle popularnych, nie tylko w Polsce, ale również na świecie, choćby były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, czy też ministrowie, posłowie, senatorowie rozmaitych opcji. Dlatego rzeczywiście całe mnóstwo tego typu postępowań w prokuraturze okręgowej było prowadzonych. O które chodzi konkretnie, nie wiem. Mam nadzieję, że jeżeli takie zespoły będą powołane, to po prostu dokonają tych ocen w zgodzie z przepisami i na podstawie dowodów zgromadzonych w tych postępowaniach. I mam nadzieję, że ich konkluzje będą tożsame z tymi, które sformułowali prokuratorzy prowadzący te konkretne
postępowania, które będą przedmiotem tych badań. To jeszcze jedno pytanie, jeżeli pan pozwoli, bo pani prokurator Magdalena Kołodziej no, nadzorowała, sam pan dzisiaj nam opowiadał o tym, wiele bardzo skomplikowanych spraw, dużych. No, sprawa choćby pana Nowaka, to też jest z tego, co jest mi wiadomo, duża po prostu bardzo sprawa. Jak to się odbija na jakości pracy prokuratury, odwołanie takiego prokuratora, który przecież zna tę sprawę? No, on ją prowadził, on zna wszystkie szczegóły. Ktoś nowy no, musi to najpierw, samo przeczytanie to jest spory wysiłek. Oczywiście truizmem jest stwierdzenie, że taka wiedza instytucjonalna jest wręcz ogromnym zapleczem do bieżącej pracy, ponieważ dzięki temu można w sposób gładki i bez większych przeszkód nadawać odpowiedni ton takim postępowaniom. Natomiast każdorazowe zawirowanie, czy to w osobie zmiana osoby referenta prowadzącego postępowanie, czy też jego nadzorców, wymaga zapoznania się często z obszernym materiałem dowodowym, wniknięciem w istotę tych postępowań, co nie jest proste, jest przede wszystkim czasochłonne i na pewno tym postępowaniom nie służy. Również kadra orzecznicza, prokuratorska oczekuje takiej stabilności i po prostu chce wiedzieć, kto jest przełożonym, znać tego przełożonego, wiedzieć, na co może oczekiwać w relacjach z takim przełożonym. Natomiast ta karuzela personalna budzi ogromny niepokój, ogromny zamęt i to zarówno tych, których dotyka w kontekście tych odwołań, jak i tych wszystkich ludzi, którzy z tymi osobami odwołanymi muszą na co dzień współpracować. No a w końcu dotknie pokrzywdzonych na przykład w tych sprawach. Bezwzględnie, absolutnie jestem o tym całkowicie przekonany. Nie zapominajmy, że tu w każdej tej sprawie są jacyś pokrzywdzeni, którzy czekają na sprawiedliwość po prostu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan prokurator Mariusz Dubowski, prokurator okręgowy w Warszawie, był gościem Wolnych Głosów Telewizji Republika. Kłaniam się. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc państwu. Również bardzo dziękuję za spędzony wieczór z Telewizją Republika, ale to nie koniec wieczoru w naszej telewizji. Zostańcie państwo z nami.